Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia odwiedziliśmy znanego w naszej okolicy hodowcę karpi i innych ryb słodkowodnych, pana Mieczysława Gurtka z Rokowa. Pan Mieczysław przez cały rok hoduje w swoim rybnym gospodarstwie, no i oczywiście sprzedaje swoje ryby w różnej postaci. Żywe, smażone, wędzone, marynowane. Kilka tygodni przed świętami uruchamia swój punkt sprzedaży przy drodze w kierunku Krakowa, pod Kopcem. Smak karpi pana Mieczysława wyborny, a kto raz kupi, raczej gdzie indziej nie szuka. Pani tu zawsze kupuje ryby? Tak. Dobre są? Bardzo, super, najlepsze. Najlepsze. W całym województwie w ogóle. Nie, naprawdę, serio. W zeszłym roku miałam kolejną beznadziejnie. Na to jestem wcześniej. To są królewskie, tak, karpie? Tak, to są królewskie. To jest właśnie rodzaj karpia królewskiego. Czym on się charakteryzuje? To się charakteryzuje grubą łuską grzbietową i środek łuska przez podłużna, przez środek karpia. To jest właśnie karp królewski. A jest, smaku jest różnica między tym z łuską a bez łuską? To znaczy, że są smakosze, którzy twierdzą, że ten z łuską, czyli sazan, to jest ryba półdzika, no oni twierdzą, że jest troszkę inny ma smak. No ja nie odróżniam, czy jest lepsza, czy gorsza. Mnie się wydaje, że obydwie ryby są dobre. To zależy od producenta, jakie ma warunki do hodowli. Jest możliwość wypatroszenia na miejscu. Tak jest możliwość patroszenia ryb, tak jak co roku, zgodnie z przepisem, który nam nakazała Unia. Ma pan też inne ryby? Tak, my jeszcze hodujemy w stawach jesiotry, amury, tołpyga, sum. No, w tym roku największe straty ponieśliśmy na hodowli szczupaka, który praktycznie nam wyginął. Nie wiadomo, czy przez kormorany, bo strasznie nam tępiły. To i wydry, to była plaga w tym roku. Kormoranów i wydry. Ale można u pana kupić te ryby? Szczupak już się praktycznie skończył, ale jesiot jest, sum jest, amur, tołpyga, karp jest na bieżąco, nie ma problemu. A, piękny jesiot. To jest jesiot hodowlany z naszej hodowli. To jest podobny jak do szczupaka, nie? Nie, szczupak jest wąższy i ma, nie ma szpicu takiego. Sumik ładny. A, to jest sum, tak? Tak, to jest sum. Bardzo pyszna ryba. Drapieżnik. Widzę, że w tym roku oprócz karpi jeszcze coś innego pan sprzedaje. To znaczy się, obok naszego stoiska z karpiami córa otworzyła stoisko z fajerwerkami świątecznymi. Jeżeli by ktoś chciał skorzystać, to zapraszamy też. Obok karpi są stoisko z fajerwerkami świątecznymi i sylwestrowymi. W tym roku oprócz karpi poszerzyliśmy naszą ofertę także o fajerwerki. Mamy zimne ognie, rakiety, moździerze, dlatego serdecznie zapraszamy tutaj do nas na ulicę Konstytucji 3 Maja przy wjeździe do Autogazu, jak co roku. Chciałam również poinformować, że w Sylwestra dowozimy przez całą noc fajerwerki powyżej kwoty 40 zł. Zapraszamy! Pięć kilo 30 te dwa. Proszę.